Jeszcze puszczę tylko Medjugorje, taki
Sarajeva puściły film na temat właśnie Mostaru, który jest rozwiązany do wielkości miasta, bo Sarajewo jest również bardzo ważnym miastem tutaj w Bośni i Hercegowini. Jeszcze na to warto zwrócić uwagę, że Węca jest taki dziwny twór tutaj, ta Bośnia i Hercegowina, ponieważ tutaj na północy mieszkają w szczególności Serbowie, tak zwani bośniacy Serbowie. W Hercegowinie mieszka dużo Chorwatów, no i oczywiście są jeszcze Bośniacy. I dlatego też, że te narody tak naprawdę nie mówią się pokoić, chciał pozostać na swoim terytorium, w każdym sobie na tego terytorium rości swoje prawa. Dlatego tutaj powstała Bośnia i Hercegowina na zasadzie porozumienia w Dayton, na podstawie tego porozumienia w Dayton w 1995 roku. O tym jeszcze chciałem sobie później szerzej mówić. Natomiast tylko teraz chciałem zwrócić uwagę, na przykład tutaj jest trójprezydencja, czyli jeden urząd prezydenta stanowią trzy osoby, jest to Serb, Chorwat i Bośnia. Także no, w takim kraju no, trudno powiedzieć, żeby kiedykolwiek było dobrze, bo każdy zawsze będzie ciągnął do siebie, a nie do wspólnego. I proszę Państwa, tak żeby też troszkę się to wyjaśniło, to na pewno dużo Państwo się dowiedzą od Pani Gosi, która mieszkała w Sarajewie, która przeżyła obrażenie Sarajewa, widziała Aleję Snajperów, ponieważ te dwie główne ulice, które znajdują się w Sarajewie, tam była Aleja Snajperów, ponieważ dookoła Sarajewa znajdują się góry, więc Serbowie bośniacy łatwo sobie opanowali te góry i tam właśnie strzelali do miejscowej ludności. Ginęło wtedy 11 tysięcy osób, tak podają przynajmniej źródła w Sarajewie. W każdym razie na ten czas zapraszam Państwa na Cipo. Nosić rannych, tych w szczególności ciężko rannych, jak również można było właśnie tam też kwit znany z bronią. Broń dostawała się tutaj do Sarajewa, dla obrońców Sarajewa właśnie poprzez ten tunel i jak również środki, jak i również żywność, środki medyczne, wszystko to do oblężonego Sarajewa trafiało przez ten tunel. Ten tunel został wybudowany tak naprawdę pod koniec czerwca 1993 roku, a zaczęto go budować w styczniu. Mieli ogromne problemy, głównie z wodami podziemnymi. Proszę sobie wyobrazić, że tam były osoby, które musiały non-stop praktycznie chodzić przez ten tunel i przenosić jakieś worki, czy to z pożywieniem, czy to z chlebem, czy to ze środkami medycznymi. Po prawej stronie tego tunelu biegła rura, którą pompowano ropę do miasta i brodząc po wodzie trzeba było przez ten tunel sobie spacerować kilka razy dziennie po to, żeby oczywiście były do tego specjalne osoby, które przez ten tunel przenosiły te różne ważne dla obrońców rzeczy. Ten tunel oczywiście w tej chwili jest na muzeum tunelu życia, można powiedzieć, ponieważ on był umiejscowiony w takim jednym z domów tutaj bośniackich i tam właśnie przez ten dom często pod ostrzałem artyleryjskim, ponieważ niektórzy wiedzieli, gdzie ten tunel się znajdował, właśnie wykopywano ten tunel, także była to bardzo ciężka praca, no ale się im udało. Nawet sam Slobodan Miloszewicz swego czasu powiedział, że ci Serbowie, którzy atakowali, to byli tchórze, ponieważ bali się wejść do miasta, a Bośniakom trzeba to oddać, że pod ostrzałem wykopali tunel i jak te lisy organizowali sobie obronę, ponieważ jeszcze raz tu wspomnę, nie wiem, czy Państwo też zakodowali, jak Pani Gosia mówiła, że na wszystkie walczące strony w byłej Jugosławii oczywiście było nałożone embargo na broń. To też nie można było dozbrajać żadnej z walczących stron. Oczywiście teoretycznie nie można było dozbrajać, a praktycznie to wszystkie kraje, które parały się
produkcją broni, w szczególności Stany Zjednoczone, tutaj ten, to właśnie ten handel bronią kwitł. I przez ten tunel, tak naprawdę, ponieważ obrońcy Sarajewa nie mieli aż tyle broni, nie mieli aż tyle właśnie karabinów, żeby bronić tego Sarajewa. I nigdy by im się to nie udało, gdyby nie handel bronią poprzez ten tunel. Oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę też, że Serbowie nie zamknęli tego obręcza, tej obręczy wokół Sarajewa do końca, ponieważ nie mogli zamknąć z racji tego, że było lotnisko międzynarodowe, które właśnie w maju, kiedy działania wojenne w kwietniu się rozpoczęły, ponieważ w marcu proklamowano niepodległość Bośni, wtedy oczywiście 7 krajów, w tym Stany Zjednoczone, uznało tą niepodległość, ale oczywiście to się nie spodobało bośniackim Serbom, którzy zamieszkiwali tutaj tereny, którzy uważali, że to powinna być Serbia. I dlatego też rozpoczęły się te rozruchy. Oni zajęli wzgórza dookoła Sarajewa i zaczęli ostrzeliwać Sarajewo. Oczywiście tutaj były wzajemne układy pomiędzy Bośnią a Belgradem, aby armia się wycofała, armia jugosłowiańska, ale oczywiście armia jugosłowiańska mogła się wycofać, ale ci, którzy byli w armii jugosłowiańskiej, a byli bośniackimi Serbami, oni nie chcieli się wycofać. Wtedy także nie kijem go, tylko opałą, jak to się mówi. Więc tak czy owak wychodzi na to, że i tak Serbowie strzelali do ludzi mieszkających, do cywilów mieszkających w Sarajewie, i tak Serbowie oblężyli Sarajewo, i tak. Tylko się po prostu inaczej nazywali się bośniackimi Serbami. I proszę Państwa, to oblężenie trwało dość długo i w końcu w maju wyszło tak, że lotnisko nie mogło być zajęte przez Serbów. Tutaj armia NATO, jak i również wojska rozwiązane ONZ, nie pozwoliły na to, dlatego też tam mógł powstać ten tunel i wystarczyło 800 metrów, żeby właśnie można było te różne rzeczy, które były potrzebne obrońcom, jak i samym cywilom, przez ten tunel przenosić. W tej chwili, tak jak mówiłem, tam jest Muzeum Tunelu Życia i są takie biura tutaj miejscowe, które się starają tym, że tym czarnym, tak zwanym czarnym szlakiem turystycznym oprowadzają turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, czyli łącznie ze Srebrenicą, gdzie odbyła się największa masakra po II wojnie światowej ludności cywilnej, jak i również właśnie tutaj przy tych miejscach w Sarajewie, gdzie rzeczywiście były te masakry. Między innymi wczoraj też Pani wspominała o tych różach, róże, jak powstawały róże, pociski, które upadały na beton w Sarajewie, ponieważ Sarajewo było rakietami również ostrzeliwane, było bardzo zniszczone. W tej chwili to, co Państwo widzą, to jest nic, to co było kiedyś. Zresztą Państwo bardziej pamiętają niż ja obrazki z telewizji w latach 90., gdzie często właśnie dziennikarze, którzy przechodzili przez tunel i dostawali się do ulubionego miasta, właśnie te zdjęcia przesyłały do wiadomości na całym świecie. I dzięki temu można było się dowiedzieć, jak to wszystko tu wyglądało. Oczywiście jest też druga strona medalu, a mianowicie taka, że świat muzułmański, im tak naprawdę zależało na tym, żeby to wszystko pokazywać, żeby pokazywać, jak muzułmanie są męczeni i tak dalej. Więc to była druga strona medalu, że czasami niektórym społecznościom było to na rękę właśnie ulężenie Sarajewa. Ale to oczywiście to były takie już naprawdę skrajne podejście do tego incydentu. W każdym razie wszystkie te miejsca, na przykład stadion Kraszewo, gdzie rozpoczęła się olimpiada w 1984 roku, tam była inauguracja, rozpoczęcia właśnie olimpiady, te wszystkie budynki dookoła zostały zniszczone i nadal są zniszczone. Także tam na tym stadionie, tak jak wczoraj mówiłem, też jest jeszcze cmentarz. Wystarczy sobie wejść na internet i pooglądać te wszystkie zdjęcia właśnie z tych czasów,
kiedy to Sarajewo było bombardowane i zniszczone. Także wiele jest właśnie takich biur lokalnych, które oprowadzają po tych różnych miejscach kaźni. I tak jak jeszcze wrócę do tych róż, róże, czyli te miejsca w chodniku, które zostały jakby tymi odłamkami zniszczone, one wyglądały, te miejsca po tych wybuchach, jak róże. I żeby zaznaczyć te miejsca, oni wlali tam czerwoną żywicę. Często wczoraj, jak Państwo spacerowali, widzieli właśnie tego rodzaju miejsca. Tutaj właśnie w Sarajewie.